Cześć. Cześć, witajcie. Adaś właśnie wrócił z zagranicy, był na targach. Będziemy go przepytywać. Będę go przepytywał, co on tam widział i niech się podzieli wrażeniami. Tak. Targi IFA. Jedna z najważniejszych imprez technologicznych na świecie, poza targami MWC. To IFA jest takim drugim, że tak powiem, must have, które trzeba odwiedzić. W tym roku byłem dosłownie na chwilę na tych targach, króciutko i tak naprawdę nie zobaczyłem wszystkiego, co chciałem zobaczyć i co oczywiście chciałem Wam pokazać. Zrobiliśmy tyle, ile się dało. Jak te targi wyglądały? Pierwsze co, po pandemii wygląda na to, że wszystko wróciło do normy. Było dosłownie niemal tak jak przed pandemią, z jednym wyjątkiem. Kiedyś dni przedtargowe, tak zwane dni prasowe, wyglądały już tak, że mogliśmy sobie pochodzić po halach i już, mimo że to nadal był, nazwijmy to, plac budowy, mogliśmy sobie coś tam jednak podpatrzeć, zobaczyć, zwiedzić. W tym roku dzień prasowy, wszystko w proszku, jedynie co to kilka konferencji, niekoniecznie związanych ze smartfonami, więc tak naprawdę odpuszczałem ten temat. Natomiast ze stoisk w zasadzie ciężko było cokolwiek nagrać, cokolwiek zobaczyć, bo tak naprawdę wszystko było w proszku, a nawet jak było stoisko gotowe, to było przykryte plandeką i tyle. Dopiero kolejny dzień wyglądał w miarę już normalnie. Dzień prasowy był, mogłeś sobie na Wursta pójść. Tak, mogłem sobie pójść na Wursta. Zobaczyłem konferencję Samsunga. Samsung w ogóle wystawił, zresztą tradycyjnie, bo to tak co roku było na IFie, osobną halę w tak zwanym City Cube. To jest taki odrębny jakby budynek w ramach tego kompleksu targowego. Natomiast nowości to tam nie było. Okej, nie było nowości pod kątem smartfonów, bo pokazywali nowe pralki, lodówki, telewizory. Fajne, wymywarki. Tak, tak. Generalnie to, co Samsung nam chciał powiedzieć, to to, że teraz wszystko będzie connected, wszystko będzie z Wi-Fi i jakby już kolejne nowe generacje produktów AGD, RTV, wszystko będzie chodziło w ramach spójnego ekosystemu Samsunga, który nie będzie jednak zamknięty, bo będzie otwarty na urządzenia firm trzecich. Na przykład takie fajne widziałem urządzonko pod tytułem inteligentna miska dla zwierzaka, samoczynnie dozująca, oczywiście na nasze polecenie, jedzonko pieskowi czy tam kotkowi. No, no kurczę, to był bajer. Pokazali oczywiście foldy, flipy. Ta miska była Samsunga, czy ona nie, była... Nie, to właśnie już była firmy trzeciej. Aha, ale współpracująca z tym całym... Tak, tak. No i w zasadzie to można powiedzieć tyle, co ze stoiska Samsunga. Oczywiście z wielkim rozmachem. Jakby ktoś się faktycznie zajmował AGD, no to tam by miał używanie, bo no, trzeba przyznać, pomysły, sprzęty ciekawe, ale takich urządzeń też było pełno na targach, bo tak naprawdę IFA w tym momencie, zresztą tak jak w poprzednich edycjach, składała się w dużej mierze z urządzeń właśnie domowych, sprzętów AGD. To są takie targi bardziej konsumenckie niż mobilne, a samych smartfonów było stosunkowo mało. No dobra, no to powiedzmy, że Samsunga mamy, a ja tak sobie kibicowałem, że tak powiem, zdalnie, tam widziałem, co wrzucasz i ten. I tak w kontekście naszego ostatniego materiału o rozkładanych smartfonach zauważyłem, że pojawiły się rozkładane laptopy. Nie tak, mówiłeś. Dokładnie. No bo każdy laptop jest rozkładany. Takie, no tak, ale tu mamy zamiast klawiatury, mamy ekran, a klawiaturka jest jakby osobno wkładana dodatkowo. Takie urządzenie pokazał Asus, pokazało też Lenovo, tylko niestety do Lenovo, żeby zobaczyć, co pokazują, nie zdążyłem już, byłem jedynie u Asusa. Fajny sprzęt, aczkolwiek z tego, co usłyszałem, to producent nie gwarantuje jakiejś tam oszałamiającej liczby otworzeń tego urządzenia, ono jest dużo mniejsza niż w przypadku składanych smartfonów. A sam ekran, no, w warunkach targowych, gdzie macają go dziesiątki ludzi, brudził się po prostu niemiłosiernie. Zresztą widać to było w moim materiale, który macie podlinkowany w opisie tego filmu. Straszliwie to zbierało ślady paluchów. Mam nadzieję, że to efekt tylko tego, że po prostu na targach był tłum, a hostesy nie nadążyły z wycieraniem tych urządzeń. A jak to w ogóle działa? Jak ta klawiatura? Bo to rozumiem, że po prostu ekran dolny ekran działa dolny jako nakrywamy dotykowa klawiatura. Tak, albo nakrywamy go klawiaturą i wtedy automatycznie urządzenie przechodzi w typowego laptopa, czyli działa nam tylko ta górna połówka ekranu, która jest tą naszą przestrzenią roboczą, a na dole mamy klasyczną klawiaturę. Ona jest taka smukła, kładziemy ją jakby na tej połówce ekranu dolnej i mamy w zasadzie coś na kształt normalnego laptopa. Wygląda to dosyć klasycznie i działa też w sposób zwyczajny. A możesz ją sobie zdjąć? Mogę ją zdjąć, i wtedy masz tak. A mogę to rozłożyć całkowicie na płaski, wtedy mam ogromniasty tablet.
To jest dosyć fajne, natomiast mam wrażenie, że... Znaczy fajne tylko do czego to służy, bo tak się właśnie zastanawiam. Masz dwa w jednym po prostu. Masz no. albo laptopa, albo duży tablet. No ale to ogromny on wtedy jest. No, no wiesz, ogromny, no, no ale... Ja się zastanawiam, do czego taki wielki tablet może... Do tego samego, co mniejszy. Chociażby do oglądania filmów na kolanach w fotelu. No to tak. No, no to czy tam jak jedziesz w podróż, zabierasz jedno urządzenie zamiast tabletu i laptopa do pracy. Masz tablet dla przyjemności i laptopa do roboty. Aczkolwiek mam wrażenie, że to jeszcze troszeczkę wymaga dopracowania. Myślę, że dopiero kolejna generacja będzie tym, co Asus chciał zrobić. No właśnie ja tego co, bo nie wiem, jak nie widzę, bo ja to traktuję nie? właśnie w kategorii takiego fajnego bajeru, tylko że w zasadzie jakbym sobie miał, no dobra, okej, okay, no oglądanie filmów, no jest to jakiś pomysł, no. tak? Bo mogę sobie to, nawet jak gdzieś wyjadę, mogę sobie postawić gdzieś dalej i mam... No otóż to, no... Ale to popatrz, to dwie rzeczy są. Po pierwsze, ekrany, jednak gięte ekrany będą wchodziły w różne miejsca. Tak, to miejsca, na pewno, zdecydowanie. Bo szczerze mówiąc, jak nawet rozmawialiśmy ten tydzień temu, to ja nie myślałem, że ktoś wymyśli laptopa z czymś takim. Tak, i nawet, wiesz co, wejdą do monitorów, bo jeszcze na przykład LG pokazywało, LG do dobrze mówię, chyba LG, o ile mnie pamięć nie zawodzi, monitor, który możesz sobie wyginać, czyli możesz mieć monitor płaski, ale korzystając z suwaczka, ten monitor może zrobić się tym takim monitorem zagiętym do grania na przykład. No to tak. To no jest... też ciekawa koncepcja i nie wiem, czy na przykład to też nie trafi do telewizorów, chociaż gięte telewizory już mieliśmy, jakoś kurczę wtedy nie chwyciło. Ale wiesz co, bo one były gięte na stałe, tak? Tak. Wtedy nie chwyciło. Bo w momencie, kiedy... No bo co? No bo gięty telewizor jest fajny w momencie, kiedy jesteś w stanie usiąść tam, gdzie powinieneś, tak? Natomiast jak łazisz i się kręcisz albo siadasz w przypadkowych miejscach czy tak dalej, to lepszy jest taki zwykły prosty. Ale właśnie jakbyś mógł to regulować, no, to zależnie by było coś. To, czyli to po może prostu to wróci. Na co dzień mam prosty, a jak sobie robię seans kinowy, to sobie go cyk i ten. Także może wrócą zaginane telewizory, kurczę, kto wie? No, znaczy bo tak jest opcją zaginania, tak. Sporo to... takich, tak jak żeśmy sobie siedzieli z przyjaciółmi po konferencji Samsunga, chwilę gadaliśmy, to właśnie też Samsung miał sporo takich różnych fajnych rozwiązań w przeszłości, które kompletnie nie łyknęły. Na przykład kamerki dookólne, filmujące obraz w zasadzie sferyczny 360 stopni. Dawno czegoś takiego nie było jako nowości, a kawał czasu temu to już chodziło, jakoś też nie dziabnęło, nie chwyciło. Znaczy nie? wiesz, bo to często jest tak, że jakiś pomysł sobie wchodzi, on się nie przyjmuje, bo jest na niego za wcześnie. Dokładnie. A potem on wraca oczywiście w nieco zmienionej postaci staje się hitem. Tak. A czasami nie, bo ja ci przypomnę, że na przykład kino 3D, filmy 3D, telewizory 3D, to się pojawiały, znaczy telewizory to tak w sumie raz, ale filmy 3D to pierwsze, to były w latach 70. No tak, a tylko za każdym razem coś było nie do końca. Coś było nie tak, potem nikt nie robił filmów 3D, potem znów zrobili, no tak, no. I teraz znowu nikt nie potem robi. Potem mieliśmy telewizory 3D i tak jakoś też i chwilowo ich nie ma. Jakoś nie? się nie przyjęło, może za trzecim podejściem. No, oby, bo natomiast musimy mieć co oglądać na takich targach. Natomiast gięte wyświetlacze widać, że po prostu są, nawet jeżeli nie przyjmą się w smartfonach, to ktoś tam wymyśli jakieś zastosowanie, które chwyci. Ten telewizor wygląda ciekawie, wiesz, to może się przyjąć, myślę. No, może. Ale patrz, druga rzecz, to co mówiliśmy, że w momencie, kiedy technologia zacznie się upowszechniać, to trwałość tych ekranów może zacząć spadać. I to, czy myślisz, że w Asusie to może być to, czy po prostu... Nie, ja myślę, że to jest kwestia rozmiaru matrycy i może możliwości producenta. No ale właśnie, no możliwości producenta, no wziął się za to Asus, czyli producent jednak niższej rangi niż... No zależy na jakim rynku niższej, no bo może o ile w smartfonach Asus nie jest mocarzem, o tyle w laptopach i generalnie w komputerach, no to jednak jest producent znany. Nie? Jest znanym, ale nie jest znanym z topowych modeli, bo topowe modele, to znaczy Asus to jest solidny średniak jednak. No tak, ale mają też mocarne komputery gamingowe. Także... Ale nie, no oczywiście, że mają, natomiast Asus to nie jest, powiedzmy, to nie jest Mercedes, tak? To nie jest potęga taka. To jest taki Volkswagen, tak. to jest...
Tak, dlatego byłem strasznie ciekaw i strasznie żałuję, że nie zdążyłem wejść na stoisko Lenovo, żeby zobaczyć, co, czym oni odpowiedzieli, no bo wiedziałem, że jest taki model u nich, tylko króca bomba mało czasu, jak mawiał klasyk ze słynnego filmu polskiego. No niestety, dobra, ale to patrz, to mamy już dwa laptopy z wyginanym myślę, ekranem. Myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli tego pewno. Myślę, że tak, no wiesz, no jeżeli dwóch takich dużych misiów pokazało, to cała reszta to jest chociażby dla mania, tak? Tak, to jest tylko kwestia czasu, kiedy pojawi się cały wysyp tych urządzeń. No cóż, no to zobaczymy. A mówili, ile to będzie kosztowało? W okolicach tam bodajże kilkunastu tysięcy wychodziło. No to nie, jednak... nie pamiętam dokładnie, tak, że nie chcę przestrzelić. Ale to jednak wyraźnie drożej niż laptop taki. No, gamingowe zwykły. Laptopy też tak chodzą, nie? Więc... Ale to było gamingowe? No, to nie jest ta półka, to jest bardziej mocny ultrabook, bym powiedział. No, no to, widzisz, pod kątem no to wiesz, no mocnego ultrabooka to kupujesz za pół tej ceny, czy nawet 1/3, nie? No, tutaj też no, jest chiński producent, który też ostatnio żeni ultrabooki, nawiasem mówiąc, całkiem niebrzydkie, też tak w okolicach 9 paru tysięcy z groszami, także kto wie, kto wie. No, dobra, co, no czas pokaże, tak? Tak, co dokładnie, tymi, co myślę, że przyszły rok i będzie wesoło. Mhm. A wracając jak już tak retrospektywnie po naszych dwóch ostatnich materiałach, a jak z kompaktowymi smartfonami wyglądało? Brak. Strasznie się nasadzałem, bo byłem przekonany, że Sony będzie na IFie, bo zawsze Sony miało też dosyć duże stoisko na IFie i no jednak mieli co pokazać, bo krótko przed targami pokazali kompaktowy smartfon. Ja chodzę po tych halach, szukam jak ten głupek, szukam na mapkach, w aplikacji i tak dalej. No nie było Sony. Mieli jakieś tam takie zamknięte stoisko na jakieś pewnie biznesowe spotkania, natomiast takiej typowej ekspozycji, gdzie mógłbym pójść i pomacać ten telefon, kurczę, nie było. Smutne. No widzisz. Był nasz MaxCon, widziałem. Tak, tak. W ogóle Polska miała dosyć solidną reprezentację. Była jedna hala, gdzie w zasadzie, może nie 3/4, ale spora część stoisk była stoiskami polskimi. Był MaxCon, pokazujący tradycyjnie feature fony, bo się okazuje, tak jak nam powiedzieli, że jednak cały czas jest zbyt na takie urządzenia, wbrew temu, co się wszystkim wydaje. Nie, dlaczego cię to dziwi? Mnie to w ogóle nie dziwi. No nie, oni świetnie sobie z tego żyją i nawet no, na Zachodzie też próbują to sprzedawać i podobno całkiem nie najgorzej są zadowoleni z wyniku, więc no... Coś w tym jest. I oczywiście MaxCom jeszcze pokazała też smartwatche, opaski, mnóstwo tego mają w ofercie. Nieopodal był Air Force One, również z podobną gamą urządzeń, plus jeszcze z akcesoriami folie polskie były. Air Force One, czyli iPhone, tak? Tak, bo tak, Air Force One. Bo nie każdy może kojarzyć po... Dokładnie, po nazwie. Między innymi iPhone. Między innymi, bo akurat to jest marka, pod którą są oferowane głównie akcesoria i właśnie jakieś tam opaski, tym podobne sprawy. No folie tak, jeżeli chodzi folie, o folie, to jesteśmy tutaj mocni. Silna reprezentacja, dwie firmy, 3MK i MyScreen Protector. No i też już, że tak powiem, podbijają Niemcy. Była też firma Wasco, produkująca takiego tłumacza podręcznego, który się łączy z siecią komórkową i w locie tłumaczy też to całkiem fajnie działa. Ale też znowu, no nie zdążyłem do nich zajść. Z tego, co mówisz, to jedyną taką nowością to były po prostu atak giętych ekranów, tak? W zasadzie chyba tak, ja bym to wyróżnił jako taki, no chyba najciekawszy sprzęt z tych, które oglądałem, bo jeżeli chodzi o smartfony, to powiem szczerze, nuda i trochę... Znaczy nuda. Ja jeszcze, wiesz, widziałem taką fajną rzecz, nie wiem, czy to widziałeś, czy nie. Kurczę, nie pamiętam firmy, ale... Zrobili takie głośniki, co się na szyi nosi. To się Wings nazywa. Tam. Czyli takie coś pośredniego pomiędzy głośnikiem Bluetooth a słuchawkami. No też taki sprzęt, dla którego ja praktycznego zastosowania nie widzę, bo ani to głośnik, ani słuchawki. Wiesz, przeszkadzamy to... otoczeniu, a jakościowo to też nie jest taki dźwięk, jak z osobnego, porządnego głośniczka przenośnego. No myślę, że to będzie to... Znaczy będzie. Nie wiem, czy będzie, bo to może po prostu minie jak kometa. Ale to może być następca czegoś, co się nazywa boomboxem kiedyś.
idziesz sobie, wiesz, tam no, tego tak, i też wszyscy to słyszą, odbiór tego powiedzmy taki sobie, natomiast chcesz się podzielić światem z tym, czego słuchasz, a nie tylko, że w słuchawkach. No tak, i wkurzyć wszystkich dookoła. Nie, no. Czyli co, bez przełomów, tak? Tak, przełomów nie było. Tak naprawdę tym, co mnie najbardziej ucieszyło, to to, że po pandemicznej przerwie targi wróciły w niemalże niezmienionej formie, w niemalże niezmienionej formule. Było prawie tak jak kiedyś i to jest chyba najfajniejsza z obserwacji, jakie mamy po tegorocznej IFA, mi się wydaje. No i oby tak zostało. Miejmy nadzieję, że za rok znowu tam będziemy. Może tym razem na dłużej się uda. Oby. Pożyjemy, zobaczymy. Oczywiście w opisie naszego dzisiejszego filmu macie podlinkowane inne nasze materiały z IFA. Tam gdzieś na górze również się na kartach proponowanych przewijają te filmiki, także zachęcamy, obejrzyjcie po prostu nasze relacje robione prawie że na żywo z IFA. Jasne. No i co? I do zobaczenia. I do zobaczenia mniej więcej za tydzień. Cześć. Cześć.